Halo, halo, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, Marek Rudziński, jesteśmy w Kłopio pod Pujo, HS127, drugi dzień rywalizacji na tejże przepięknej, choć troszeczkę już przestarzałej skoczni. Na dzisiejszą rywalizację zaprasza Państwa nie kto inny jak Marek Rudziński. Szanowni Państwo, tegoroczne 8 DSJ4 SM Cup, no co by nie było, już w tym momencie jest historyczne. Takiej historii, żeby w 9 konkursach wygrało 9 innych zawodników, no czegoś takiego sobie nie przypominam i wcale się nie dziwię sobie, że tego nie przypominam, bo takiej sytuacji po prostu jeszcze nigdy w historii tego, że amatorskiego, ale lubianego turnieju jeszcze nigdy nie było. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, podobnie jak wczoraj, niestety obejrzymy tylko trzech biało-czerwonych. Ponownie w kwalifikacjach przepadł Dariusz Maciej. W dniu dzisiejszym niestety jego skok znowu okazał się za słaby, aby zakwalifikować się do konkursu. 53. lokata, 107 metrów, a więc no Pujo, nasz utalentowany chłopak, wspominać raczej no dobrze nie będzie. A kto natomiast spisał się dobrze? No tradycyjnie już można powiedzieć, po raz kolejny kwalifikacje wygrał reprezentant Danii, Irok Denotantor Kormoran. Mały, wielki człowiek, dzisiaj 127,5 metra i jedyna nota powyżej 130 punktów, nota 132. Johan Remen Evensen, jak niedziela, no to dobre skoki Evensena, można powiedzieć, że chyba ulubioną piosenką Evensena jest ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Tak chyba Evensen wraz z trenerem Bredesenem sobie śpiewają każdego poranka niedzielnego. Na trzecim miejscu Martin Jestremnisien, 128,5 metra, zaskakująco daleki, skok kwalifikacji nie wygrał, ponieważ skoczył sobie na dwie nogi, o w ten sposób. Njert Bode-Poldero na pozycji czwartej, natomiast jeżeli chodzi o Polaków, no rewelacji nie było. Najlepszy z naszych na dziesiątym miejscu Adam Bykmaszer, 123 metry i 24. Jakub Panasewicz. Paweł Omen dzisiaj słaby, ale miejmy nadzieję, że to tylko kwalifikacje, że w zawodach będzie lepiej. 116,5 metra reprezentanta Polski. Filip Krogulec, Marek Irok to jest legenda już, a nie mały, wielki człowiek. Tak, Filip, masz rację. Bardzo przepraszam, więc jeszcze raz kwalifikacje wygrał legenda, legendarny Irok Denotantor Kormoran. O, w ten sposób. Szanowni Państwo, oto lista startowa. Rozpocznie wszystko Jansen Butansu. Podobnie jak wczoraj. No jeżeli dzisiaj Jansen Butansu punktów nie zdobędzie, no to szanse na to będzie miał już tylko w Lillehammer. Dwa konkursy w Lillehammer i jedne zawody na skoczni w Karachowie, na Czertaku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Drugi, który jeszcze na punkty liczy, to Munir Güngen i trzeci to w Bietrona Qingtao Niman. Ta cała trójca dzisiaj rozpoczynać będzie konkurs i ta cała trójca szanse na punkty jeszcze ma. Ale czy się uda? No powiem tak, ja wątpię, ale jak mówiłem wczoraj, Jackowski na nazwisko nie mam. Rozpoczynamy rywalizację, jeszcze tylko numery startowe Polaków z numerem 25, czyli w połowie konkursu Paweł Omen, 29 Jakub Panasewicz i 40 Adam Bykmaszer. Oto i Jansen Butansu. No i wszyscy tutaj mocno w niego wierzą, mocno wierzą, że się uda. Jest Jansen, ruszył, no i panie Jansenie, jak nie dziś, to kiedy? Jansen Butansu, wysoko, nawet nieźle, jak na siebie. No i to jest skok, który w dniu wczorajszym awans by dał. Tak mi się wydaje, 118 metrów, przyzwoity wynik Jansena Butansu, ale czy na awans? No łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie, mówi się, że dzisiaj prawdopodobnie będzie poziom zawodów troszeczkę wyższy, no bo i warunki są troszeczkę lepsze. Zobaczymy jak to będzie. Ciężko to wszystko tutaj tak z góry przewidzieć, no bo wiemy, MCAP rządzi się swoimi, absolutnie swoimi, jedynymi w swoim rodzaju prawami, więc bądźmy tutaj wszyscy jeszcze tacy zdystansowani do tego skoku. Niemniej jednak jakieś tam sobie szanse Jansen Butansu w dniu dzisiejszym tym skokiem dał. Jakie to będą szanse? Zobaczymy. Tak, dzisiaj dosyć cicho pod tą skocznią nam się zrobiło. Kibiców, tak jak mówiłem wczoraj, no wielu nie ma, wielu się nie zdecydowało na to, żeby pod skoczny przychodzić, no ale i taka jest prawda, że nie za bardzo tutaj skoczkowie fińscy zachęcają do tego, aby w dniu dzisiejszym pod skocznią kibice mieli się stawić.
Chwila, tutaj widzę coś przerwy, tam poprawianie coś na ze skoku, po skoku Butansu, jakieś tam choineczki nam się posypały. To w tym czasie przedstawimy sędziów. Na stanowisku pierwszym Michał Koziolek, sędzia słowacki, na drugim stanowisku słoweński arbiter, pan Mateja Kosić, na trzecim Finn Jani Soinen, na czwartym dawno nie widziany sędzia szwedzki Carlson Bagginson i na piątym Niemiec Markus Zukasen. No i Munir Gingen. No to teraz bardzo ważny skok. Każdy fan reprezentacji Turcji na pewno teraz zaciska kciuki. Munir Gingen już płynie. No i zobaczymy, gdzie dofrunie Gingen. Nawet nieźle to wygląda. Nawet nieźle Gingen. No ale chyba to będzie za mało, aby dzisiaj punkty zdobyć. 111 metrów, więc zostały trzy ostatnie szanse. Można powiedzieć, że do trzech razy sztuka jeszcze będzie mógł sobie odliczać Munir Gingen, czyli rewelacji po raz kolejny nie ma. No i trzeci muszkieter, który jeszcze o swoje łupy walczy, w Pietrona, Qingtao Nima, no i w Pietrona. Jeżeli chcesz zdobyć punkty, to wiele szans mieć nie będziesz, powalcz, pociągnij, walczy w Pietrona, nawet niezły skok reprezentanta Mongolii, ale 111 metrów. Powiem tak, jak na Mongoła to skok jest oczywiście niezły, ale jak na awans to niestety chyba będzie ponownie, jak to mawiał Księciunio, za mało. Andrzej Jatnowak, też zawodnik, który poziomu zbyt wysokiego nie prezentuje, ale na tle Butansu i reszty jest nawet nieźle, chociaż w tym skoku 110 metrów, a więc to jest dopiero pozycja trzecia, wygrywa tylko z Munirem Gingenem, 99. No i wydaje mi się, że trener Bajc tutaj w najbliższej przyszłości już tylko 3 razy będzie podczas zawodów machał Jatnowakowi, bo nie chce mi się wierzyć, żeby zimą miał się ten sympatyczny chłopak pojawić. Andrzej Jatnowak to jest taki człowiek, który troszeczkę ma problemy z mową, bo gdy mam przyjemność rozmawiać z Jatnowakiem, to co 4-5 słów tylko słychać od niego: proszę bardzo, ja tutaj nie skoczyłem najlepiej, ale mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym będzie lepiej. No tak mniej więcej on tutaj się w takim tonie wypowiada. Hirobu Motaki. Bumotaki ospale po wyjściu z progu. Ale skok niezły i to jest pierwsze miejsce. 118 metrów. Jest w stanie tutaj w dniu dzisiejszym powalczyć Hirobu Motaki o punkty. Do tej pory tylko udało mu się zapunktować u siebie na Okurajamie. Teraz jednak taka sama odległość jak Jansen Butansu i o pół punktu jest ona wyższa. O pół punktu jest wyższa, więc to dla Butansu nie jest dobra informacja. Nie jest dobra informacja. Teraz Juri Baranow, Paweł Gajduk da już znać. No i Baranow płynie. W kwalifikacjach zakręcił się około 119 metrów. Teraz dosyć wysoka trajektoria lotu. I proszę, to jest też nie najgorszy skok. Aczkolwiek z Butansu i z Hirobu Motakim przegrywa. 111,3 to jest jego wynik. Noty po 19,5. No i Baranow umiarkowanie może być ze swojego skoku zadowolony. Wydaje mi się, że też dzisiaj chyba punktów dla Baranowa nie będzie. Tak mi się wydaje. No a teraz wczoraj nieobecny ojciec Kaba. Widzimy uśmiechnięty. Być może wie, że niebiosa dzisiaj dla niego sprzyjają. No w końcu jest niedziela. No to popatrzmy. Ojciec Kaba. Dość agresywnie w powietrzu. No i to jest dobry skok ojca Kaby. 116,5 metra, ale jednak tutaj przegrywa oczywiście z Jansenem Butansu, przegrywa z Hirobu Motakim, 111,2. Do tego jeszcze Baranow, który o jedną dziesiątą ma wyższą notę od ojca Kaby, a więc Brazylijczyk w tym momencie na pozycji czwartej. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z polskim trenerem kadry brazylijskiej, z panem Bernardem Darwatowiczem Kaszutą, i powiedział, że oni tam pracują, jeżeli się uda, to nic pewnego, ale pracują nad tym, aby zimą wystawić kadrę brazylijską. To byłaby sytuacja. Ponoć, że przygotowany do tego jest ojciec Kaba, znani już
Kanu oraz Kali, oraz ten, który pojawił się podczas Mistrzostw Polski, czyli Nerki. Więc to by była sytuacja, jakby tak czterech Brazylijczyków się zebrało i zimą miało skakać drużynowo. Na pewno byłaby to sytuacja bez precedensu. Martin jest ten mnisien w kwalifikacjach. Znakomity skok, 128,5 metra, trzecia pozycja. Teraz też to wygląda nieźle i Martin jest ten mnisien. Pierwszy skok ponad punkt konstrukcyjny w dniu dzisiejszym. 121 metrów, 119,8 przy dobrych notach, po 19, 19,5 i wydaje mi się, że Martin jest ten mnisien. Może być dzisiaj pierwszym zawodnikiem, który zapewni sobie awans do serii drugiej. Oczywiście to jeszcze nie w tym momencie, no bo trzeba jeszcze przynajmniej 12 zawodników wyprzedzić. Bo Rosinio Karaluch, on w tym momencie mieszka na Słowacji i trenuje z kadrą słowacką. No i z tego co wiem, tam był jakiś konflikt z Boą po tych... Po piątym pucharze Mediamont, po tej ustawce z Irokiem, ponoć tam się nie dogadali. I wypadł z kadry wraz z przyjściem Bernarda Darwatowicza Kaszuty. Powiedział, że on w swojej kadrze oszustów mieć nie chce. No i to jest, powiem szczerze, podejście bardzo dobre. Iwan Rodolfo Matador, wczoraj bida z nędzą, a dzisiaj Iwan agresywny, dobry lot i dobry skok Iwana Rodolfo Matadora, proszę bardzo. 117,5 metra, dobre noty, 19, 19,5, 19. Dzisiaj sędziowie tak dosyć podobnie wszystkich oceniają, tak można powiedzieć socjalistycznie. Każdemu porówno, czy się stoi, czy się leży 19 się należy. 113 punktów, to jest wynik Iwana Rodolfo Matadora i ląduje tuż za czołową trójką, którą w tym momencie tworzą Martin Jester Mnisien, Hirobo Motaki, Jansen Butansu. Jeżeli chodzi o te już legendarne koalicje, no to tutaj spójrzmy, zaczyna się tworzyć, ale to jeszcze taka pseudo-koalicja stworzona z dwóch zawodników, to bardziej takie dogadanie się między dwójką zawodników, o czym doskonale wie wspomniane wcześniej Boa Rosinio Karaluch, czyli Martin Jestemisien i Hirobo Motaki. Dwóch biało-czerwonych na czele, no i Damian Agaten, on tutaj by pasował do tej koalicji. Nawet przyzwoicie wyglądał w dniu wczorajszym na tle tego, co prezentuje przez cały sezon Agaten. I też wygląda to nieźle. I Agaten, czy do trójki? No w tych okolicach na pewno. Czwarty. Jednak czwarty Damian Agaten po 19, 19,5. A więc on do koalicji się nie zbliża, ale spycha o jedną pozycję Jansena Butansu. Przepraszam bardzo. Jansen Butansu nadal na pozycji trzeciej. Tak, Jansen Butansu miał 118 metrów. Do tej pory, przypomnę, po 10 zawodników, jeden skok ponad punkt konstrukcyjny. Martin jest ten mnisień, no nie zbliżył się do tego, co zrobił w kwalifikacjach, bo tam było przecież 128,5 metra, teraz 121, no ale na ten moment tak czy siak to jest wynik najlepszy. Niko Mlekdanowicz wczoraj, jak to by powiedział Marian Paździoch, poszedł na kompromis, skoczył 96,5 metra, zamykał stawkę. Czy dzisiaj będziemy widzieli rehabilitację? Nisko. No niestety. Pod formą jest Niko Mlekdanowicz, to wątpliwości nie ulega. No i trener Leffler też można powiedzieć, że do najszczęśliwszych nie należy. 87,7 i w tym momencie Niko Mlekdanowicz na pozycji 11. No może za dużo, jednak podjada w nocy Niko Mlekdanowicz. A teraz Juan Pablo Kurahena. No o tym zawodniku przez te zawody letnie już powiedzieliśmy bardzo, bardzo dużo. Więc co tu więcej dodawać? Popłyń swą barką na jak najdalsze wody. Juan Pablo Kurahena, ciągnij. No, ale wielkiego skoku niestety Juan Pablo Kurahena nie wyciąga. 113 metrów, 103,9 i to w tym momencie jest pozycja ósma. Niestety Juan Pablo Kurahena w dniu dzisiejszym punktów nie zdobędzie, ale ma fajnego sąsiada na górze, ojciec Kaba i Juan Pablo Kurahena na pewno się ze sobą dogadają, można powiedzieć, Abba ojcze. No i czas na Hermę Nejilde. Jest Nejilde. Oj, zaspał po wyjściu z progu, ale teraz ma niezłą trajektorię, no i około 115 metrów chyba wylądował. 110,8, ósma lokata w tym momencie dla reprezentanta Francji. Ani on, ani Desim chyba w siódmym niebie nie są, utrzymując klimat ojca Kaby i Juana Pablo Kurahena. No, tutaj Zibido wybiera się do kościoła, ale po cóż do kościoła?
Rafaeli Salonen. Och. Rafaeli nie przemyślał chyba swojego skoku. 85 metrów raptem. No i 44 to jest niestety wynik bardzo poniżej oczekiwań. I to jest już ostatnie miejsce w tym momencie, więc Salonen z głowy, można powiedzieć. Już tutaj w dniu dzisiejszym będzie sobie tylko obserwował swoich kolegów. Salonen, no to powiem szczerze, tak troszeczkę mi się z Andrzejem Jadnowakiem kojarzy. Pojawili się i chyba póki co ich tutaj, no już prędko oglądać nie będziemy. Franciszek Zachrobski. Bezbarwny jest ten chłopak. Och, też problemy. Podobne problemy jak miał Salonen. 86,5 metra, no może coś tam się w powietrzu stworzyło, bo to dziwne, żeby dwóch tak słabo skoczyło. Pod rząd 42,2, 85 Salonen, 86,5 Franciszek Zachrobski, więc to wygląda no kiepsko. André Moshe. No zobaczymy, czy to był przypadek. No to już wygląda normalnie w przypadku Moshe. A i Moshe, to jest dobry skok. I to będzie 119 metrów. Druga lokata 116,2. Drugie miejsce ma André Moshe, więc Martin Jestermnisien, André Moshe i Hirobumo Taki. Tak to wygląda póki co. Janser Butansu na pozycji czwartej. Jeszcze czterech skoczków odda swoją próbę i przyjdzie czas na to. Że będziemy odliczać tych, którzy swoje punkty w dniu dzisiejszym zdobędą. Lukas Bujner. Wczoraj Bujnera w drugiej, nie, mało że w drugiej serii, nawet w go nie oglądaliśmy. I on i jego imiennik Grychen skoczyli katastrofalnie. Dzisiaj już wygląda lepiej Lukas Bujner, ale to jest około 115 metrów i to będzie za mało. 116, 10 lokata. Więc to no nie będzie skok, który sprawi, że pojawi nam się w serii drugiej w dniu dzisiejszym Lukas Bujner. No przegrywa już w tym momencie z 9 zawodnikami, wyprzedził 7, a więc to oznacza, że no nie ma szans, nie ma szans. Voldemars Melbardis, najwyższy, przypomnę, ze skoczków. Oj, dobre manoszenie, ponad 2 metry. Jak dobrze trafi, to wydaje mi się, że tutaj można odlecieć, ale nie trafił, totalnie spóźnił. Ależ tragiczna próba Voldemarsa Melbardisa. Trener Dreiskens aż schował głowę w ręce, no i wcale się nie dziwię, no bo to się można załamać po takim skoku. 75,5 metra, katastrofa. No z tego ujęcia akurat wiele nie zobaczymy. No możemy zobaczyć jego bardzo długie narty, to na pewno. Chyba taki był cel tego ujęcia. Tak, Robin, słychać tylko w prawej słuchawce. Albo w lewej ewentualnie, no mamy problem z mikrofonem, działa na jeden kanał. No, trochę nam on się skiepsił. Ale ważne, że słychać, bo były takie konkursy, że w ogóle nie było słychać. No będziemy oczywiście mikrofon mieli nowy podczas konkursów zimowych, mamy nawet już upatrzony. I będzie jakość fantastyczna. Lukas Grychen. Nisko, ale walecznie. Niemniej ciut przykrótko również, 116,5 metra, 110,7 i to jest na ten moment pozycja 10 dla reprezentanta Austrii. Grychen i Bujner na bardzo podobnym poziomie skaczą, to im trzeba przyznać. Nadal czołowa trójka to jest ten Mnisien, Moshe i Bumotaki, no i Janssen Butansu, czwarty. Powinien być blisko awansu, ale czy to się uda, zobaczymy. Medium Miron Blynowy to jest potencjał na to, aby dać większe szanse Butansu na awans, bo absolutnie swoją formą nie przekonuje, choć teraz leci nieźle brązowy medalista Mistrzostw Świata, ale też tylko ponad 116 metrów. 116,5, siódma lokata. No wszyscy Austriacy skaczą podobnie, z wyjątkiem jestem Nisien, no bo no, co by nie patrzeć, Blynowego liczę jako Austriaka, chociaż w barwach katarskich. Siódme miejsce. No i w tym momencie już będziemy odliczać zawodników kwalifikujących się do drugiej części rywalizacji. Albo to będzie Martin Jestermnisien, albo Ruslan Jamny. Jamny
Jamne, tak jak ostatnio zawsze skakał dobrze, tak i teraz też będzie dobrze! Też będzie dobrze lidera kadry ukraińskiej. 121 metrów, 128 to jest jego wynik, a więc Jamny zmienia na czele Martina Jestermnisien. Bardzo dobry, kolejny skok Jamnego. Brawo, brawo Ruslan. Nie przynosi wstydu swojej kadrze. A więc znowu można zacytować Kubera Rytasa. Brawo, brawo, brawo. Brawo Ruslaniam. Dobry wynik. I to jest w tym momencie pozycja numer 1. Taka sama odległość jak Martin jest ten Mnisien, ale o jeden punkt oceniony wyżej przez sędziów. No jeżeli mówimy o dobrych skokach, to teraz też tego można się spodziewać. Sohujano ostatnio 4 konkursy z rzędu w 10 po pierwszej części rywalizacji. I teraz też to wygląda dobrze, Sohujano. Aj, troszkę myślałem, że jednak będzie dalej. 118,5 metra, no myślałem, że odleci reprezentant Japonii. Ale jednak troszeczkę krócej niż się można było spodziewać. I Sohujano ląduje za Jansenem Butansu. W drugiej serii Ruslan Jamny i Martin Jestermnisien. Moshe, Bumotaki, Butansu to jest pierwsza trójka, która czeka na awans, więc jest blisko. Jest blisko Butansu pierwszych punktów i wydźwignięcie się ze strefy spadkowej. Leone Mendieta. Mendieta... Nierewelacyjnie, również nierewelacyjnie. 117, tylko 117 i pozycja 14. I wiele wskazuje na to, że chyba Leone Mendieta dzisiaj punktów nie zdobędzie. Więc Italia niestety zadowolona ze swojego skoczka w dniu dzisiejszym być nie może. Hiro Bumotaki, przepraszam, nie Hiro Bumotaki, Andre Moshe. Witamy tego zawodnika w drugiej serii. No a dwóch w kolejce to Bumotaki i Jansen Butansu. Czyżby nadszedł ten dzień? Teraz Giga Nakota. Nakota nieźle i proszę, i to wielce prawdopodobne, że nowy lider. 121,5 metra, brawo, dobry wynik Żigi Nakoty, więc Żiga w drugiej serii oczywiście w tym momencie jest bezapelacyjnie. Proszę bardzo, dobrze to wszystko wyglądało w jego wykonaniu. Nie jest to jeszcze ten Żiga, jakiego pamiętamy z konkursów zimowych. Ale ta próba na tle konkurencji wyglądała naprawdę dobrze i zakończona ładnym, dobrym wypadem. Telemark oczywiście, jak ocenili go sędziowie, 19,5, 19,5, 19,5. Czyli podobnie jak wszystkich, można powiedzieć dzisiaj. 121,2 i o 0,4 Giga Nakota zmienia na czele Ruslana Jamnego. No i Paweł Omen. Od Sapporo ta jego forma wygląda lepiej. 2,1 pod narty, bardzo dobre warunki. Teraz można odskoczyć, można to wykorzystać. Paweł leci dość wysoko. Powalcz, Paweł, powalcz! 116,5, niestety. Niestety nie jest to najlepszy skok reprezentanta Polski. 112,2, wczoraj to wyglądało lepiej. I na ten moment to jest pozycja 11. To jest skok, który daje awans do drugiej serii Hiro Bumotakiemu. No i pierwszym oczekującym Jansen Butansu, Paweł Omen, szósty w kolejce. Będzie ciężko. Powiem szczerze, będzie ciężko. Wczoraj tak dobrze. Tuż, tuż za pierwszą dziesiątką Paweł Omen, no a dzisiaj niestety. Lasse Kalisen rozpoczyna drugą część pierwszej części. Drugą część pierwszej serii, to tak lepiej zabrzmi. Wczoraj Fabiotko Kalisen, ale on trafił na ten pogodowy Armagedon. A dzisiaj to już wygląda lepiej, 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 no ale nie rewelacyjnie. Myślałem, że tutaj będzie grubo ponad punkt K, a to jest raptem 118 metrów, 113,9, no i Jari Pekka Nikola może, można powiedzieć, że jest przyzwyczajony do tak słabych skoków w tym sezonie. Ale w ten sposób, do drugiej serii, proszę Państwa, to trzeba odnotować, kwalifikuje się Jansen Butansu, a więc od dzisiaj Butansu już zerowego konta mieć nie będzie. I co to oznacza? To, Szanowni Państwo, oznacza, że chyba powoli, że tak powiem, pełne portki może mieć Shlomo Ohayon. Shlomo Ohayon, 2 punkty zdobyte i jeżeli dzisiaj
Butansu zajmie co najmniej 29 miejsce, to wtedy Ohayon wpada do strefy spadkowej razem z Munirem Gingenem, Pietroną Cinctao Nima i Zawalem Mouvrio. Tak się wydawało właśnie, że Butansu chyba prędzej czy później jednak punkty zdobędzie, no i właśnie to miało miejsce. Teraz Joe Matt, wczoraj 10, najlepszy z Duńczyków niespodziewanie. Teraz leci nieźle i tutaj Joe Matt ląduje ponad punktem K, 121,5 metra, 127 i to jest awans bez najmniejszego problemu, to jest najdłuższy skok. Ale notami przegrywa z Jamnym o 1/10 i o 0,5 z Zigą na Kotą, czyli Matt w tym momencie jest w czołowej trójce. Koalicji dzisiaj, proszę Państwa, na ten moment żadnych dopatrzyć się nie możemy. No i Alex Ankle-Window wczoraj też trafił w te warunki pogodowe, które nie pozwoliły mu na dobry skok, przez co nie awansował. Ale powiedział, że sportowa złość u niego działa i dzisiaj chce się odegrać za te dwa konkursy. No i jest ku temu możliwość! Świetny skok Alex Ankle-Window. 123,5 metra. Sportowa złość zrobiła swoje i widzimy 19,5, 19 i 20. I Alex Ankle-Window w tym momencie obejmie i to jest zdecydowane prowadzenie. Bardzo dobra próba reprezentanta Jamajki. W tym momencie będzie liderem i może powalczyć o naprawdę solidną pozycję. A więc może sobie z nawiązką odbić to, co wczoraj mu uciekło. No wprawdzie seria 9 konkursów z rzędu z punktami została przerwana, no na 8 się skończyło. I brawo. 124,8 na pozycji pierwszej reprezentant Jamajki o 3,6. Wczoraj się nie udało, dzisiaj jest znakomicie. Jakub Panasewicz, no to teraz trzeba w ślady Jamajczyka, jeżeli Jamajczyk może, no to Polak może tym bardziej. Jakub Panasewicz, też nieźle, bliżej niż Jamajczyk, ale 118,5 metra. i na szóstą pozycję wskakuje Kuba Panasewicz, czyli to jest spokojny awans. Nadal ostatni, który punkty zdobędzie, jest Janset Butansu. Czeka Sohujano, a skakać będzie Kauko Putansawu. No, wczoraj w drugiej serii bardzo dobry skok. Dzisiaj w kwalifikacjach też dobrze. A w zawodach też nie powinno być najgorzej. Punktka będzie, czy nie? W tych okolicach, koło 119 chyba. Tak, dokładnie tyle. 119 metrów, czyli to jest spokojna kwalifikacja, 115,2, ale przyznam szczerze, że spodziewałem się lepszego skoku w wykonaniu Putansału. Niemniej jednak on i Butansu już swoje punkty mają. Kalisenowi brakuje dwóch miejsc. Zalonen, no to tutaj szkoda szczępić ryja, jak mówił Zbigniew Stonoga. Czeka jeszcze na swój skok Tuomas Jessonen, będzie skakał z numerem 36. A teraz 31. Wczorajszy zwycięzca Svensson Kutafsson. I co ja mogę powiedzieć? No można się spodziewać tutaj wszystkiego. Popatrzmy. Chyba będzie nieźle. Kutafsson. Dobry wynik. Dobry wynik Szweda. 124 metry. Nie tak daleko, aby wyprzedzić reprezentanta Jamajki, ale to jest wystarczająca odległość, aby zająć, wydaje mi się, dobre miejsce po pierwszej części rywalizacji. Wczoraj przypomnimy awans z 12 miejsca na pozycję pierwszą. Fantastyczny atak. A dzisiaj może będzie wyżej niż 14. 12, przepraszam. 124,2 i to jest w tym momencie pozycja druga reprezentanta Szwecji. Marian Ufas-Kuniewicki troszeczkę nam wyhamował po tym upadku. Ale teraz nie powinno być źle. No tak podobnie jak wiele schopów oglądanych dzisiaj. Ale 118,5 to jest próba, która... Powtóreczkę dla sensacji, szczerze, można się tego spodziewać. Robin, że tak powiem, nikt nikogo nie trzyma,
możesz jak najbardziej zrobić coś po swojemu. Micha Pędkostnik. I Pędkostnik też, podobny skok, podobna próba, 117,5. No widać w tych granicach 117,5, 118 wystarczy, aby się zakwalifikować. Czyli to nie jest jakaś taka wygórowana nota. Nadal ostatni z awansem Jansen Butansu. Sochu Jano miał 118,5, czyli tutaj z odległościami o metr krótszymi niektórzy się kwalifikowali, ale noty jednak w przypadku Japończyka tak wyjątkowo były słabe. Jack Schlu! Nieźle tutaj skacze. I teraz też powinno być przyzwoicie, to powinna być odległość ponad punktka i chyba jest. I chyba jest, ale noty widzimy niższe. 18,5 i 19. Dziewiąte miejsce Jacka Schlu. I póki co w dziesiątce jest, aczkolwiek nie oszukujmy się, znaczącej roli w dniu dzisiejszym Jack Schlu nie odegra. Drugi z Japończyków, Kiwa Kawasaki. Można powiedzieć, że ta dobra forma Sochu Jano podziałała motywująco na Kawasakiego i on zaczął skakać trochę lepiej. Czy to w tej próbie potwierdzi? Oj, spóźnił. Oj, nie potwierdzi. Oj, tutaj ledwo jeszcze ustał, to Kiwa Kawasaki. No, nieudany skok. To jest niespodzianka, tylko 109 metrów. I co do czego to doszło, że Hirobu Motaki w dniu dzisiejszym jest na ten moment najlepszym z Japończyków. Totalnie wszystko stanęło na głowie. Kawasaki skoczył na poziomie Hirobu Motakiego, a nie odwrotnie. I w tej sytuacji, to w drugiej serii, witamy innego z Japończyków. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Sochu Jano, jego w drugiej części rywalizacji. Zobaczymy, 15 skoczków ma już awans, natomiast 15 jeszcze o ten awans walczyć będzie. Pierwszym oczekującym jest Lasse Kalisse, no to jest ta właśnie lista. Kalisse, Nagaten, Matador, Mlynowy, Omen Piąty, będzie bardzo ciężko o kwalifikację. Ostatni z Finów, Tuomas Jesonen. Jesonen nieźle i dobry wynik na swoim obiekcie notuje Jesonen. 122,5 metra przy notach dość zbliżonych do tych, które oglądaliśmy dzisiaj, 19,5, 19,20, to jest trzecia pozycja reprezentanta Finlandii. Wygrywa z nim tutaj tylko Svensson Kutafsson i Alex Ankel Window, czyli na czele dwóch bardzo lubianych zawodników. Natomiast tutaj jest chyba miejsce, jeżeli chodzi o tych lubianych, jeszcze dla Iroka Derotantora Cormorana. Žiga Kelhar troszkę spuścił z to on w ostatnich konkursach. Tak pod koniec pierwszego periodu skakał znakomicie. Teraz jednak leci solidnie, no i to też jest skok, który spokojny awans da. 119,4 to jest wynik reprezentanta Słowenii, więc ląduje na pozycji ósmej między Martinem Jestem-Nisienem, natomiast Kuba Panasewicz spada na pozycję dziewiątą. Mosze, dziesiąty, zamyka w tym momencie top 10 właśnie. Jaka debilak! Zbliżamy się wielkimi krokami do tych zawodników, którzy nie musieli się kwalifikować, czyli to co najlepsze przed nami jeszcze. Debilak bardzo pasywnie, no nie był to udany skok, wystarczy to na awans, ale wystarczy? No nie wystarczy przy na ten moment. 22 jest Jaka Debilak i to byłaby niespodzianka. Debilak egzekwo z Pawłem Omenem po 116,5, czyli to oznacza, że mamy czwartego Fina w drugiej części rywalizacji. To nie jest takie częste w tym sezonie. Kalisen się zakwalifikował, czeka Agaten, potem Ivan Rodolfo Matador i Matthew Mirror Mlynowy. A teraz Onchet Irkuck. Chyba nieźle trafił Irkuck. Brawo, Rosjanin, 124 i jest zmiana lidera. W tym momencie Rosja obejmuje prowadzenie. Walerii Kobielew na wieży trenerskiej jest zadowolony ze swojego podopiecznego. Ja muistutus hyvä yleisö, väkiennätys on 135,5 metra.
Proszę bardzo, jakże spokojnie leciał reprezentant Rosji. I proszę, lądowanie może nie rewelacyjne, ale przynajmniej bardzo dobre. Po 19,5 noty 125,7 i to jest pozycja oczywiście na ten moment pierwsza. O 0,9 wyprzedza Aleksandra Lawidowa. No i ostatni z biało-czerwonych, Adam Bykmaszer. Wczoraj nie najlepszy konkurs. A dzisiaj może będzie lepiej. No, też nierewelacyjnie, trochę ponad punkt K, 121 metrów. 10 miejsce, troszeczkę zbliżone z kolei do tego, jakie oglądaliśmy, jak w przypadku Adama Jakuba Panasewicza i właśnie są obok siebie. O 0,3 Bykmaszer z Panasewiczem wygrywa, no więc to oznacza, że dzisiaj Polacy też nie odegrają znaczącej roli. No widać, że nasi tutaj przygotowują się na zimę, lato dość przeciętne w naszym wykonaniu, jedynie raz na podium stawał reprezentant Polski w Sapporo, na drugim jego stopniu Adam właśnie Bykmaszer, teraz Kutanen, nieźle, brawo, to jeden z lepszych skoków tej serii, 124 metry. I to jest nowy lider, szanowni państwo, 125,7, podobne te skoki wszystkie do siebie. Spójrzmy raz jeszcze na wynik Kutanena. W kwalifikacjach przypadło dwóch reprezentantów Kataru, Agno Tabata Sharan oraz Jerome Helveru, co było dość sporą niespodzianką. A więc z Katarczyków dzisiaj tylko Kutanen i Matthew Miron Mlynowy nam się zaprezentowali. Mlynowego w drugiej części na pewno nie zobaczymy, natomiast Kutanen w tym momencie jest egzekwo z Onchadem Irkuckiem na czele stawki. I szanowni państwo, ostatnim z awansem nadal Lasse Kalissen, czeka Agaten Matador, no i Mlynowy, tak na upartego, niby go jeszcze tam można podciągnąć, ale no będzie chyba ciężko. Timo Wistansen, wczoraj na pozycji szóstej, reprezentant Norwegii. Teraz troszeczkę problemów po wyjściu z progu, oj! Coś się popsuło, to jest pierwszy upadek tego weekendu podczas zawodów. I to jest niestety niespodzianka. Szkoda Wistansena. Już się wydawało, że wszystko idzie w górę, a tu proszę. Tutaj go w dół ściągnęło. No i nogi nie wytrzymały. To nie był groźny oczywiście upadek. Taki typowy upadek skoczków MKP-owskich, można powiedzieć. Przecież Zalonen, Zachrobski i Melbardis mieli swoje popisy, noty około 40-punktowe. Filip Krogulec, mówiłem, że pierwszy podczas zawodów, więc słuchaj. No więc cóż, więc w tej sytuacji otworzył drzwi do drugiej serii dla Damena Agaten, witamy w drugiej serii. Ivan Rodolfo Matador czeka. No jeżeli się nie zakwalifikuje, to awans przegrał 1/10, czyli to naprawdę będzie bardzo pechowa sytuacja. Zostało ich jeszcze, szanowni państwo, 8. Wytautas Bibis, reprezentant Litwy, Saminorej dał znać, warunki nie najlepsze, ale Bibis musi powalczyć. No i słabo. I słaby schok Bibisa. Tylko 116 metrów i to jest, szanowni państwo, sytuacja bardzo zła dla niego. 116 metrów, więc oznacza, że jest na 27 miejscu. A więc Ivan Rodolfo Matador w drugiej serii, proszę państwa, jest, więc nie będzie miał tego pecha. No i Matthew Miron Mlynowy, tak go skreśliłem, a tu proszę, jeszcze wszystko jest możliwe. Nawet Jomen z Debilakiem mogą powalczyć. Matador jest zadowolony, a Bibis fatalnie.
fatalnie. Lufa Skoniewicki zakwalifikował się, ale Bibis nie. To jest niespodzianka. No musiał w końcu przyjść słabszy konkurs. I to właśnie miało miejsce w dniu dzisiejszym. Teraz Filipa Vogt. Vogt tu już wygląda dużo lepiej, dużo lepiej. I brawo! I brawo Filipa Vogt. 124,5 metra. Najlepsza odległość w dniu dzisiejszym. Wprawdzie skoczył najdalej, ale jednak notami troszeczkę przegrał zarówno z Kutafsonem, jak i z Aleksem Ankala-Windowem, który... Przepraszam, tutaj na czele jest oczywiście Onhet Irkuck i zgubiłem wątek, powiem szczerze. Aha, i Juho Kutanen, troszeczkę przysnąłem. Oni są oczywiście za Filipem Vogtem, czyli Irkuck, Kutanen, Vogt, Aleks Ankala-Window, Svensson, Kutafson. To jest w tym momencie pierwsza piątka rywalizacji. No i czas na teraz trzech Duńczyków. Njerd Bode-Poldaro, potem Kaimo Ortensen i Irok Denotantor Kormoran. Wczoraj w pierwszej serii wszyscy fantastycznie, w drugiej serii wszyscy fatalnie. No to jak będzie dzisiaj? Nieźle. I proszę bardzo. I to jest chyba nowy lider. 125 metrów. Njerd Bode-Poldaro. Znowu znakomity skok reprezentanta Danii w pierwszej części. No to zobaczymy, czy w drugiej serii będzie w stanie to powtórzyć. Na ten moment jest znakomicie. No tyle tylko, że na nieszczęście dla Duńczyków konkurs składa się z dwóch serii. Iluż to już skoczków było, dla których właśnie tym pechem było to, że zawody są dwuseryjne. Lepszym przykładem tutaj często właśnie Paulus Ciganoyer był, czy Filipe Vogt. A Njerd Bode-Poldaro 127,5 to jest jego wynik, czyli na ten moment o 1,8 wyprzedza on Onheda Irkucka i Juho Kutanena. Duńczyk na czele, a teraz kolejny Duńczyk. Kaimo Ortensen odpuścił sobie kwalifikację, tam nie skakał. Powód nieznany, może po prostu uznał, że jak wychodził mu sok w kwalifikacjach i w pierwszej serii, to może teraz będzie się udawać w pierwszej i w drugiej. No to popatrzmy. Kaimo Ortensen. Troszkę ospale po wyjściu z progu. No i nie. Ortensen 36. 36. No to jest niespodzianka. Kaimo Ortensena w drugiej serii nie będzie. Chyba po raz pierwszy w tym sezonie taka sytuacja ma miejsce i to oznacza, że tutaj do drugiej serii Matthew Miron-Lenowy jednak się kwalifikuje. Jednak on jest, no i czeka Paweł Omen z Jakubem Debilakiem. To jest trochę niespodzianka, że Ortensen tak popsuł, no ale to jest typowe dla MKP-u. Niespodzianki to nic nowego. Irok Denotantor Kormoran. Ruszył. Warunków wielkich nie ma, on też wielki nie jest, ale jaki będzie skok? Też słabo, też przeciętnie. 32. Pogrom Duńczyków, szanowni państwo. Pogrom Duńczyków, Kaimo Ortensen i Irok Denotantor Kormoran nie kwalifikują się do drugiej części rywalizacji. Co za sytuacja? Co tutaj się wydarzyło? Niesamowite. Jedyny, któremu się udało, to Njerd Bode-Poldaro z tej czołówki. No i oczywiście Joe Matt. Co się dzieje? Tak popsuli swoje skoki. Czyżby się coś się posypało? Aż mi się nie chce wierzyć. Paulus Ciganoyer. Wczoraj Ciganoyer stanął na podium, a dzisiaj... No dzisiaj przeciętny skok. 121,5 metra, 14 lokata. 119,2, no... Ta czołówka dzisiaj dość zaskakująca, no i jest potencjał, szanowni państwo, na 10. zwycięzcę. Naprawdę jest potencjał na 10. zwycięzcę, ale jakoś teraz wszyscy skaczą słabiej, no bo jest troszeczkę mniejsze noszenie. Czeka Johan Remen-Evensen. Jeżeli prawo serii działa, to powinien być za chwileczkę dobry skok. No ale nie będzie. Chociaż coś tam wycisnął z tej próby, ale tylko 121,5.
Wszyscy ci najlepsi skaczą dość przeciętnie. Wszyscy skaczą dość przeciętnie, 117,7. Podobnie jak wczoraj, dla czołówki warunki były słabsze. I z tego strasznie ciężko odlecieć na tym obiekcie. Zostaje tylko z Discus. No, jeżeli z Discus skoczy daleko, to będzie w stanie naprawdę tym najlepszym moc skoczyć w klasyfikacji generalnej. Zostaje tylko z Discus, a więc z moich wyliczeń, szanowni państwo, wynika, że w drugiej serii witamy Pawła Omena i Jaka Debilaka. No, przecież Siruk ten tamto się nie zakwalifikował, czyli 31 skoczków będziemy oglądać. Ktoś punktów nie zdobędzie. Z Discus, Blynarskiewicz. No chyba, że z Discus też zawali skoki, nie wejdzie. A to już mu się zdarzało. No i spójrzmy, znienawidzony, ale chyba będzie to dobra próba, coś mi się wydaje. Bo ostatnio niezłe skoki. Z Discusa też nie będzie w drugiej serii! Z Discusa też nie będzie w drugiej serii, 109 metrów! Co za pogrom! Co za pogrom faworytów! Ortensen, Denotantor Cormoran i jeszcze jak popsuł z Discus! Coś niebywałego! No tutaj na Kłopio, na tym Pujo, naprawdę szykują się nam sensacje, zobaczmy. Uciekły narty z Discusowi Mlinarskiewiczusowi i jego w drugiej serii nie będzie. Nie będzie, co za konkurs, co tu się w drugiej serii może wydarzyć? Nasz Mlinarskiewiczus po wylądowaniu, tak na cały głos, to ja słyszałem, krzyknął Bibis, krzyknął Bibis i tu nie chodziło wcale o Wytautasa, tylko tu chodziło o o te wulgarne słowo litewskie. Nie ma w drugiej serii go, niesamowite, a więc Paweł Omen, Jaka Debilak to jednak dwóch ostatnich z awansem. Nie ma naprawdę tylu znakomitych skoczków, popatrzmy. Wistansen, raz, Blynarskiewicz, dwa, Ortensen 3, Irok Denotantor Cormoran 4, Bibis 5, Debilak 6, nie, Debilak jest, przepraszam, Debilak jest. Pięciu znakomitych skoczków się nie zakwalifikowało. Co za sytuacja. Natomiast Njerd Wodę Poldaro, jedyny z czołówki, który skoczył daleko. No pomieniły nam się na koniec te warunki, a więc zerkając teraz na klasyfikację generalną, w tym momencie, gdyby Wytautas, przepraszam, Njerd Wodę Poldaro wygrał, no to miałby na swoim koncie w tym momencie 388 punktów. I do Discusa traciłby już tylko 12. Co tu się będzie działo w drugiej serii? Naprawdę rozstrzygnięcia, których mało kto się spodziewał. Ale powiem tak, ja to skomentuję jednym słowem. MK. Poldaro, Irkutsk, Kutanen to jest pierwsza trójka. Potencjał, szanowni państwo, na 10 innego zwycięzcy jest. Fok 4, Alex Ankelwindow 5. Fenomenalny wynik reprezentanta Jamajki. Odkuć chce sobie to, co wczoraj przegrał. Alex Ankelwindow, przepraszam, Svensson Kutafsson na 6 miejscu ze stratą do podium raptem 1,5 punkta. Będzie się działo w drugiej serii. Adam Bykmaszer na miejscu 13, 119,3. Do podium też dużej straty nie ma, bo to jest 6,4, więc to też wszystko się mogło, może się jeszcze wydarzyć. W drugiej serii też jest jeszcze Paweł Omen na pozycji 29 i Jakub Panasewicz na miejscu 16. Też proszę bardzo, proszę spojrzeć. Ruslan Jamny na miejscu 9 to też jest niespodzianka. I oto 30, która się zakwalifikowała. Drugą serię rozpocznie Paweł Omen, po nim będzie skakał Debilak, Lenowy, Matador, Agaten, Kalisen, Sokujano, Jansen, Butansu 23. No więc jeszcze na 100% punktów mieć. A nie, przepraszam, jest 30 skoczków, czyli na pewno punkty zdobędzie. Więc wiele wskazuje na to, że Jansen, Butansu z tej strefy spadkowej się wydźwignie. A więc to tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pierwszą część rywalizacji. Na drugą zapraszam o godzinie 13:10. Póki co to tyle. Kłaniam się, Marek Rudziński.